Moi drodzy, witam Was serdecznie i od razu zapowiadam, że dzisiaj zajmiemy się Antygoną Sofoklesa, tragedią antyczną, która jest lekturą obowiązkową na poziomie podstawowym. Ale dzisiaj od razu zapowiadam również, że powiemy sobie nieco więcej o tragedii antycznej, o jej genezie, o jej cechach, o jej funkcjach. I samą Antygoną zajmiemy się w drugiej części naszego spotkania. Czyli najpierw wstęp, wprowadzenie, później Antygona, ale przede wszystkim łyk kawy. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, w związku z tym pozdrawiam serdecznie wszystkich kawoszy i jednocześnie zachęcam do tego, by wspierali mój kanał. Dziękuję Wam bardzo. I możemy, myślę, przechodzić do rzeczy, bo praca czeka nas spora. Mówiąc o Antygonie, mówimy o tragedii antycznej, więc od razu warto zadać sobie pytanie, skąd się wzięła ta tragedia antyczna? Otóż najprawdopodobniej wzięła się ze starożytnej Grecji i czasów jeszcze hen przed Sofoklesem, około VIII wieku przed naszą erą, bardzo popularnym bóstwem w Grecji był Dionizos. To jest nie tylko Bóg wina, jakby niektórzy chcieli. To jest poważne i bardzo poważane w tym czasie bóstwo wegetacji, kwitnienia. To jest bóstwo natury. Bogu Dionizosowi oddawano cześć w czasie tzw. misteriów dionizyjskich. Jednym z elementów tych misteriów były tzw. dytyramby, pieśni pochwalne, śpiewane ku czci Dionizosa. Jak to wyglądało? Jak wyglądały te misteria dionizyjskie? Najprawdopodobniej w ten sposób, że ludzie organizowali uroczyste procesje i wychodzili z miasta gdzieś w górskie ustronia, ku naturze. Tam śpiewali dytyramby, ale... Te pieśni pochwalne, śpiewane ku czci Dionizosa miały całą otoczkę, rozpalano ogniska, grała muzyka, pito duże ilości wina, śpiewano dytyramby i doprowadzano się do ekstazy, czyli takiego bardzo mocnego wstrząsu stanu religijno-mistycznego w czasie którego wierzono, że dusza człowieka wyrywała się, uwalniała się z okowów ciała i łączyła z naturą. A przypominam, bogiem natury był Dionizos, czyli właśnie ta wszechobecna przyroda, wszechobecna natura witała się z duszą ludzką w czasie ekstazy. No więc mamy misteria dionizyjskie, mamy orszaki, mamy de i mamy ekstazy. Gdzie w takim razie, gdzie w takim razie tragedia antyczna? Zwróćmy się ku poetyce Arystotelesa, który właśnie pokazuje, że rozwój Dytyrambu, to przeobrażenie się dytyrambu doprowadziło do powstania tragedii antycznej. Jakby to, mogło, jakby to mogło dojść? Między VIII a VI wiekiem przed naszą erą te pieśni kultowe, te dytyramby zaczęły ulegać pewnym przeobrażeniom. Przede wszystkim z chóru, czyli z tych śpiewających Dytyramp, wyodrębnił się Koryfeusz. Koryfeusz, czyli inaczej wszczynający pieśń, wszczynający Dytyramp, rodownik chóru. On zaczynał pieśń i później reszta podchwytywała tę pieśń i śpiewali uczci Dionizosa. Chwilę później, albo kilka chwil, z chóru wyodrębnił się jeszcze jeden człowiek. To był aktor. On został wprowadzony na scenę prawdopodobnie przez Tespisa, takiego dramaturga antycznego, który miał jeździć wozem i w tym wozie właśnie miał sprzęt pozwalający wystawiać pieśni, dramaty chóralne w takiej jeszcze dość wczesnej formie. Ale zauważcie, co się dzieje. Jest już aktor, jest chór i może dojść do dialogu pomiędzy aktorem, chórem, pomiędzy właśnie już dwoma uczestnikami tego, co zaczynamy nazywać dramatem antycznym. Już nie tylko dramatem... Huralnym, ale dramatem antycznym. W międzyczasie tematyka tych dramatów zostaje rozszerzona już nie tylko historię Dionizosa ale też inne mity zostają włączone do tego spektrum dramatycznego. Pojawiają się maski, Pojawia się też drugi aktor na scenie. Przyjmuje się, że drugiego aktora wprowadził Aischylos, autor między innymi Prometeusza skowanego, czy też tej trylogii zachowanej, trylogii Oresteja. Trzeciego aktora na scenę miał wprowadzić nasz Sofokles. Więc już mamy pełnoprawny dramat antyczny, mamy pełnoprawną tragedię antyczną, która, której rozkwit przypadł na wiek, piąty przed naszą erą. No dobrze. Co w takim razie trzeba jeszcze wiedzieć o tragedii antycznej? Wystawianie tej tragedii na scenie było dla greków strasznie ważne. Organizowano wręcz konkursy. Tragiczny. Trzech dramaturgów w ciągu trzech dni prezentowało swoje cztery utwory. Pierwszego dnia pierwszy tragik, drugiego dnia drugi tragik, trzeciego dnia trzeci tragik. Cztery utwory, trzy tragedie i jeden dramat satyrowy, nieco lżejszy w swojej wymowie, te tetralogie konkurowały ze sobą. Wybitnym tragikiem właśnie był Sofokles. To, co zostało z obrzędów religijnych, to jest powaga, to jest dramat jako rodzaj literacki, który był bardzo, bardzo dla Greków ważny. Teatry, które budowali, adaptując Chociażby zbocza górskie dawały możliwość obejrzenia przedstawień kilkunastu tysiącom ludzi jednocześnie. Poświęcali na to całe dnie. Skupmy się na tragedii, czyli na gatunku tym najpoważniejszym. Bo trzeba pamiętać, że być może z misteriów dionizyjskich wyodrębniła się też komedia, ale nas interesuje tragedia. Tragedia, która była gatunkiem opartym na konflikcie nierozwiązywalnym konflikcie. Pomiędzy dążeniami bohatera, wybitnej jednostki, a jakąś siłą wyższą. Bohater tragedii to tak zwany bohater tragiczny, skazany na niepowodzenie, postawiony w sytuacji wyboru, ale nie mogący dokonać słusznego wyboru. Każda decyzja, którą podejmował, prowadziła go do. Nieustającej klęski. Stąd definicja szkolna tragedii. Uwaga podaje: tragedią nazywamy gatunek dramatu, którego siłą napędową, motorem wydarzeń jest nieprzezwyciężalny konflikt pomiędzy dążeniami wybitnej jednostki a siłą wyższą. Bohater jest postawiony w sytuacji wyboru, niezależnie od tego, Którą opcję wybierze, zawsze prowadzi go to do finalnej katastrofy. Bohater jest obciążony tak zwaną winą tragiczną winą niezawinioną. On musi z wyroku fatum przeznaczenia uznać tę winę, przyjąć na siebie jej konsekwencje. Bohater jest również pognębiony przez. Zbłądzenie tragiczne. To jest taka sytuacja, kiedy bohater popełnia zbrodnię, ale w chwili, kiedy ją popełnia, nie zdaje sobie sprawy z więzów łączących go z ofiarą. Widzicie, ile czynników sprawia, że ten jeden biedny człowiek nie może sobie poradzić z tym, co na niego spada. To jest nie wszystko. Jego sytuację pogarsza hybris. Hybris pisana przez Samocha, to jest pycha, to jest duma bohatera, która nie pozwala mu przejrzeć sytuacji, która zaburza mu jego ocenę zdarzeń. I w wyniku tej hybris sprzeciwia się Bogom, sprzeniewierza się Bogom i sprowadza to nań katastrofę. Wydarzenia, które rozgrywają się w utworze, często dzieją się w kierunku odwrotnym od chęci, zamierzeń bohaterów. To są tak zwane perypetie. Zobaczycie to za chwilę. Zastanawiając się nad tragedią antyczną, używam takiego określenia, że twórcy tragedii, ci wielcy tragicy, oni byli, Sadystami w pewien sposób. Dlaczego? Dlatego, że tuż przed finalną klęską, katastrofą, jaka spadała na bohatera, dochodziło do takich dwóch momentów, które przynosiły zapowiedź szczęśliwego zakończenia. Najpierw to było rozpoznanie. Bohater rozpoznawał, on odkrywał prawdę, Odsłonięte zostały przed nim tajemnice, poznaje prawdę, chce się zmienić. Autorzy wpuszczają tym samym tak zwany promyk złudnej nadziei. I potem następuje uderzenie, potem następuje katastrofa. Nie pomaga ten, jak to pisał Arystoteles, zwrot bohatera od nieświadomości ku poznaniu. Uderzenie jest tym straszliwsze. Pewnie zastanawialiście się, skąd się w ogóle wzięło określenie tragedia. Sam termin tragedia bierze się z dwóch słów greckich. Ode to pieśń, to, to wiemy, mamy ody, prawda, pieśni, choracy, chociażby taki rzymski poeta wykonywał ody, tworzył ody zwane po łacinie karmine. Czyli Oda to pieśń, Tragos to kozioł, pieśń kozła, jak niektórzy uważają to tragedia. Wracamy tym samym do początków gatunku. To przecież misteria dionizyjskie i uczestnicy, którzy byli być może właśnie przebrani w koźle, Skóry, byli przebrani za satyrów towarzyszących Dionizosowi, więc być może jest tak, że w terminie tragedia, my mamy pewien ukłon, pewien hołd złożony początkom gatunku. Okej, okay. wracamy jeszcze na chwilę do najważniejszych cech tragedii antycznej. Przypominam raz jeszcze. Konflikt tragiczny, nieprzezwyciężalny, bohater postawiony w sytuacji wyboru i musi wybrać pomiędzy wartościami równorzędnymi, nie może dobrze wybrać. Każda decyzja prowadzi go do klęski. Mamy winę tragiczną, mamy zbłądzenie tragiczne, mamy fatum, mamy hybris, czyli pychę, mamy perypetię, czyli zmianę biegu wydarzeń, mamy rozpoznanie tragiczne i mamy tę straszną katastrofę. Dlaczego dla Greków tragedia była taka ważna? A, ona była istotna, ponieważ celem tragedii antycznej, zależał jej najistotniejszą funkcją było doprowadzenie u widza do wstrząsu uczuciowego, do tak zwanego katharsis, czyli wewnętrznego oczyszczenia. Oczyszczenia umysłu ze złych myśli, oczyszczenia duszy ze złych uczuć. Arystoteles bardzo precyzyjnie opisuje warunki, do jakich dochodzić, jakie muszą być spełnione, żeby doszło do tego wstrząsu uczuciowego. Muszą w widzu narastać uczucia litości i trwogi. Zapamiętajcie sobie, litość i trwoga prowadzą do katarzy, prowadzą do oczyszczenia. Jak do tego doprowadzić? Jak zbudować tę sytuację całą? Właśnie budując tragedię antyczną, która musi spełniać pewne wymagania. Yy, tutaj mamy zagadnienie związane z tak zwanymi cechami tragedii antycznej. Szybciutko je wymienię, nie będę ich bardzo dokładnie omawiał, ale pamiętajcie, że tragedia antyczna musi respektować tak zwaną zasadę trzech jedności czasu, miejsca, akcji. Zasada jedności czasu polega na tym, że cała akcja utworu rozgrywa się w 24 godzinach. Tak, realnie mniej, ale nie może przekroczyć doby. Miejsca. Jedno miejsce, wszystkie wydarzenia rozgrywały się w tym samym miejscu. Najczęściej był to pałac królewski w Tebach, schody przed pałacem królewskim. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w Antygonie Sofoklesa. Rzecz dzieje się przed pałacem królewskim w Tebach. Wszystko się zgadza. Jeżeli jakieś wydarzenia rozgrywały się w innym miejscu, informowali o tym specjalni posłańcy. I trzecia: jedność, jedność akcji, czyli mamy jeden główny wątek, nie mamy wątków pobocznych, epizodów, które tej akcji nie będą rozwijały, czyli zasada trzech jedności, czasu miejsca akcji. Dwa Istnienie chóru, który musi wprowadzać aktorów, komentować, oceniać przebieg wydarzeń. 12 do 15 uczestników chóru. W przypadku Antygony mamy do czynienia z chórem starców, którzy są takim rodzajem rady królów Teby. Warto też pamiętać, że akcja, cała akcja tragedii dzieli się dzięki temu na tak zwane epeizodiony i stasimony. Epeizodiony to są sceny dialogowe, epizody tak zwane, stasimony pieśni chóru. Utwór skonstruowany jest w ten sposób. Mamy prologos albo prolog, wprowadzenie w akcję. Mamy zadzierzgnięcie węzła dramatycznego, pieśń wejściowa chóru, parodos, przeplatające się epizodiony i stasimony u Sofoklesa. jest ich po pięć. Potem jest katastrofa, która prowadzi do epilogu i do eksodosu wyjścia Wracamy do zasad. Zasada trzech jedności, istnienie chóru i przeplatanie się epeizodionów, stasimonów. Trzecia zasada to jest zasada dekorum, zasada stosowności, która reguluje, co można, czego nie można pokazywać na scenie, jakim językiem można mówić, jakim nie można, czyli zasada dekorum, a więc to, co jest stosowne. Tragedia ma być pisana wyłącznie stylem wysokim, bo taki jest stosowny, wzniosły, pozbawiony elementów potocznych. Na scenie nie pokazuje się śmierć. Nie pokazuje się śmierci, śmierć śmierć, pokazywa... śmierć następuje za sceną. O zgonach bohaterów my się dowiemy z wypowiedzi posłańców. Mamy, proszę państwa, nie pokazywanie miłości na scenie. Zauważcie, że u Sofoklesa o tej miłości fizycznej się nie mówi. Ha! Antygona nawet w ogóle wypowiada się w pewnym momencie tak, że nie zaznała miłości ziemskiej. Tragedia antyczna oprócz zasady trzech jedności, chór i dekorum utrzymana była w jednej estetyce. Niektórzy uważają, że to kolejna zasada, tak zwana zasada jedności estetyki. Sceny. Tragiczne nie przeplatają się ze scenami komicznymi. W tragedii wszystkie sceny mają charakter poważny. I też, proszę Państwa, jeszcze zasada związana z brakiem scen zbiorowych. Bardzo ważna kwestia. W tragedii antycznej nie ma scen zbiorowych. Na scenie mogą przebywać i prowadzić dialog maksymalnie trzy osoby, żeby weszła i odezwała się czwarta postać, jedna z nich musi ze sceny zejść. No, nic dziwnego, ponieważ jak pamiętacie, Sofokles wprowadził na scenę trzeciego aktora. Ktoś powie w tym momencie, hola, hola, panie Rzechak, hola, hola, ale przecież popatrzcie, co się dzieje. Mamy osoby dramatu, mamy spis dramatis personae, o tutaj. Prawda? Tych bohaterów jest znacznie więcej. Mamy Antygonę, Ismenę, Kreona, Strażnika, Hajmona, Tejrezjasza, Eurydykę. No przecież to jest więcej niż trzech bohaterów, co pan, panie Rzechak tu opowiada. Już tłumaczę. W tragedii antycznej z czasów Sofoklesa rzeczywiście było trzech aktorów, ale ci aktorzy grali. Każdy z nich więcej niż jedną postać. Oni nosili maski. Każdy z bohaterów miał swoją maskę. Tak więc, aktor grający kreona i aktor grający eurydykę to mogła być ta sama postać. Kobiety nie grały wtedy, grali mężczyźni, aktorami byli mężczyźni. Oczywiście, co z tego wynika? Taka konieczność, że na scenie nie mogą się spotkać Kreon z Eurydyką, bo to jest ten sam aktor. Ale mamy aktora grającego Kreona, mamy aktora grającego Antygone, mamy aktora grającego Ismenę i potem pozostałe kreacje jakby nakładały się na tych. Bohaterów na te postaci, i potem, żeby jedna z tych postaci zeszła ze sceny, znaczy jedna z tych postaci schodzi ze sceny i może wejść następna, czyli aktor grający strzelam w tym momencie. Hajmona schodzi ze sceny, i za chwilę wchodzi ten sam aktor, ale już ma na twarzy maskę Eurydyki. Rozumiecie? Trzech aktorów na scenie. Nie ma sen zbiorowych, bo nie może być bez tylko trzech aktorów. Ci bohaterowie, którzy są głównymi postaciami tragedii antycznej, są konstruowani też w pewien określony sposób. To są wybitne jednostki pochodzące z wyższych sfer. Ich imię jest imieniem bohatera i jednocześnie Tytułem utworu. Słuchajcie, dość. Dość, jeżeli chodzi o wstęp. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy sobie bardzo dużo. Trzeba nam już przejść do Antygony. Część druga naszego spotkania. Mamy niezły czas. Minęły minęło 24 minuty, no więc jedziemy z Antygoną. Antygona to tragedia autorstwa Sofoklesa, powstała w V wieku przed naszą erą. Sofokles nie wiemy zbyt wiele o nim, ale on był nieźle wykształcony, był bardzo, bardzo zdolnym tragikiem, autorem około 120 sztuk w sumie. Łatwo było policzyć, że około 90 z nich to tragedie, reszta dramaty satyrowe, bo przypominam, że na trzy tragedie przypadał jeden dramat satyrowy. I jemu zawdzięczamy między innymi wprowadzenie na scenę trzeciego aktora, dodanie dekoracji scenicznych. On również postawił na człowieka który dokonuje własnych wyborów. Oczywiście jest fatum, fatum ciąży nad bohaterami, ale jednak bohaterowie mają pewną możliwość decydowania o własnych działaniach. Co ciekawe, ważną postacią w tragediach Sofoklasa jest również przewodnik chóru, który wchodzi w dialog z bohaterami. Tak jak powiedziałem, Antygona jest jedną z najdoskonalszych tragedii antycznych. Składa się z pięciu epizodionów poprzedzonych prologosem i parodosem, zakończonych katastrofą i eksodosem czyli pieśnią wyjściową. Góry. Jeśli chodzi o treść utworu, jeszcze raz przypominam: nagrałem film, w którym opowiadam o historii rodu Labdakidów, o historii króla Edypa. Jednym z epizodów tej tragicznej historii całego rodu jest historia Antygony, córki Edypa. Przypominam, Edyp miał czworo dzieci. Edyp miał te dzieci ze swoją matką i żoną jednocześnie Okastą. Straszliwy grzech kaziroctwa, nieświadomego przecież, ciążył nad kolejnymi pokoleniami Labdakidów, ciąży nad Antygoną, ciąży nad Ismeną, ciąży nad Patroklosem i sprawia, że dzieci właśnie teraz miałem takie przez moment zamyślenia, muszę mi wybaczyć, dzieci Edypa i Jokasty tak tragicznie kończył. Dwóch synów, Eteokles i Polinekes, zabili się w bratobójczej walce. Wynikało to z tego, że kiedy oni podzielili się władzą, Eteokles wygnał Polineikesa, Polinekes, Dostał pomoc sąsiednich państw, z tymi państwami, miastami, ruszył na Teby. Tebanie odparli, a tak, ale dwaj bracia Eteoklas i Polinejkes zabili. Się. Kreon, który objął władzę w Tebach, zarządził. Zwłoki, obrońcy, bohaterskiego obrońcy Teb, a więc Eteoklesa, zostaną pochowane z największym szacunkiem. Zwłoki jego brata, Polineikesa, który był zdrajcą, który ruszył na swoją własną ojczyznę, pozostaną na placu boju niepogrzebane. Niech je szarpią psy, niech je rozdziobują ptaki, Niech gniją ku przestrodze. To była również straszna kara, ponieważ, jak być może pamiętacie, starożytni Grecy wierzyli, że dusza człowieka, którego ciało nie zostanie pogrzebane, skazana jest na udręki, na cierpienia, na błąkanie się i niemożność zaznania spokoju w Hadesie, w krainie zmarłych. To jest sytuacja wyjściowa. Mamy dwie siostry zabitych braci, Antygonę i Ismen. Antygona jako tragedia antyczna zaczyna się właśnie prologosem. Od rozmowy dwóch sióstr Antygony i z, Ismen, z Ismeną. To jest zadzierzgnięcie węzła tragicznego. To jest właśnie taka ekspozycja. My poznajemy jedną główną bohaterkę, pierwszą, Antygonę, od razu zaznaczam, że drugim głównym bohaterem będzie Kreon. Poznajemy Antygonę i poznajemy problem, z jakim zmierzy się nasza bohaterka, a później zmierzy się Kreon. Oto nie ma w Antygonie zgody na bezczeszczenie zwłok jej brata. Kreon wydał zakaz okrutny. Antygona nie może się z tym pogodzić. Ismena się boi, Ismena mówi, takie jest prawo. W kolejnych epizodionach, komentowanych przez Stasimony, komentowanych przez pieśni kur, ale o tych nie będę dzisiaj tutaj za dużo, za dużo rozmawiał. Epeizodion pierwszy na scenie pojawia się Kreon i powtarza. Jeszcze raz wszystkim by usłyszeli zakaz grzebania zwłok zdrajcy, zakaz grzebania zwłok Polinejkesa. Dowiaduje się jednocześnie o złamaniu tego zakazu. Ktoś przysypał zwłoki Polinejkesa piaskiem. Nie ma mowy o jakimś poważnym pogrzebie, ale o symbolicznym pogrzebie, równie ważnym przysypaniu zwłok piaskiem. Kreon jest oburzony to złamanie jego zakazu musi skutkować ukaraniem zdrajcy i ukaraniem tego kto złamał ten zakaz z całą surowością i za chwilę już bo w drugim epizodionie chwilę później przed oblicze kreona zostaje doprowadzona antygona która została złapana przez strażników Teraz szybciutkie wytłumaczenie, dlaczego antygona została złapana, bo przecież pamiętamy, że Kron dowiedział się, że ktoś złamał jego zakaz, prawda? Czyli przysypał zwłoki piaskiem. Co działo się później? Sekwencja jest taka. Kron nakazał strażnikom oczyszczenie zwłok z piasku, zwłok Kesa. Czyli znowu wystawienie go na słońce, na ptaki, na psy bezpańskie. Antygona wróciła, żeby dopełnić obrządku pochówku. Jeszcze raz przysypała go piaskiem i musiała też złożyć taką drugą ofiarę ofiarę płynu polać zmarłego winem, mlekiem, oliwą. Albo miodem, taka potrójna, potrójna mieszanka płynu wino, mleko, oliwa, albo wino, mleko, miód. I w czasie tego drugiego działania, właśnie, zostaje złapana przez straż, doprowadzona przed oblicze kreona, i tutaj odbywa się ta zasadnicza ich rozmowa konflikt, z którego my dowiadujemy się, jaki jest najważniejszy spór w całym, Utworze Sofoklesa to jest konflikt pomiędzy dwoma fundamentalnymi wartościami prawem boskim które nakazuje pochówek zmarłych i prawem ludzkim które nakazuje by czcić bohaterów ale by zdrajców potępiać nawet po śmierci Antygona mówi takie słowa do Kreona: Hades pożąda praw równych, czyli mówi: bogowie po śmierci nie wartościują. Kreon odpowiada: dzielnemu równość ze złym nie przystoi. On jako władca musi różnicować, musi w jakiś sposób afirmować bohaterów, karać zdrajców ta rozmowa Kreona z Antygoną później przeradza się w rozmowę Antygony z Ismeną, która chce się przyznać do winy która jednak zmieniła się, chce iść na siostrą, Antygona mówi nie to jest moja sprawa i wypowiada takie słowa, do których jeszcze wrócę na koniec naszego spotkania mówi Antygona do siostry, wybrałaś życie, ja życia ofiarę, popatrzcie Antygona już tu mówi, zdaję sobie sprawę, że stracę życie. Trzeci epizodion to starcie Kreona z Hajmonem, a więc jego synem. W czasie tego starcia my poznajemy kolejne oblicza konfliktów, sporów, wartości w tym utworze. Bo oto Hajmon to jest serce, to jest uczucie, to jest miłość do Antygony, a Kreon to jest rozum. Krąt jest władza. Zderza się rozum z uczuciem, zderza się państwo, majestat państwa i prawa jednostki. Nie ma mowy, żeby oni się dogadali. Nawiasem mówiąc, zwrócę Waszą uwagę, że ten spór hajmona z kreonem opisany jest w utworze w niezwykłej formie. Mianowicie przez chyba trzy strony, mamy do czynienia, o, popatrzcie, z takimi jednowersowymi wypowiedziami każdego z tych bohaterów. Wers na wers, wers na wers, wers na wers. Taka sprzeczka niezwykle dynamiczna. Jednowersowe repliki. One nazywają się stychomytiami, stychomytia. Zapamiętajcie sobie, bardzo mocno dynamizuje dialog, bardzo mocno dynamizuje akcję. Czwarty epizodion to lament antygony idącej na śmierć. To jest, proszę Państwa, uświadomienie sobie przez młodą kobietę, że oto nie będzie żoną, że oto nie zazna ziemskich przyjemności, że oto nie zobaczy słońca. Ona, Antygona, wspomina tutaj również przekleństwo, jakie ciąży nad rodem Labdakidów. To bardzo, bardzo znana scena, scena, która też pokazuje pewną przebiegłość władców. Kreon nie skazał Antygony na gwałtowną śmierć. Nikt nie miał pozbawić jej życia, bo to by w jakiś sposób mogło jednak skalać samego Kreona. Kreon postanawia, że Antygona zostanie zamurowana żywcem i przez niewielki otwór być może nawet będzie jej dostarczane jakieś minimalne pożywienie. Niech sobie sama umrze, ale on ma ręce czyste. To oczywiście nie zmieni faktu, że kreon za chwilę otrzyma poważny cios. Piąty epizodion. Piąty epizodion to rozmowa Kreona z bardzo ważną postacią Tejrezjaszem. Tejrezjaszem tym wrówbitą, którego już znamy chociażby z króla Edypa, który uświadomił Edypowi jego zbrodnię. Tym razem Tejrezjasz uświadamia Kreona o gniewie bogów. Wskazując nawet takie najbardziej prozaiczne przyczyny. Bogowie nie chcą przyjmować Ofiar, ponieważ ptaki są skażone. Nie można złożyć ofiar z ptaków. Zwierzęta są skażone. Nie mogą służyć jako ofiara. Dlaczego? Bo ptaki dziobały zwłoki polinejkesa bo psy wyszarpywały jego mięso. To zapowiedź strasznych klęsk, jakie grożą Tebom. Bogowie odwracają się od miasta, bogowie odwracają się od Kreon. Terezjasz odejdzie, przegnany przez władcę, ale Kreon zmieni się. Kreon zmieni swoją decyzję. Następuje to, co nazywa się w tragedii antycznej rozpoznaniem. Tak, prawo ludzkie nie może stać nad prawem boskim, powie Kreon. Wypuśćcie antygonę i pochowajcie zwłoki Polinejkesa. Zwłoki Polinejkesa zostaną oczyszczone z piasku, spalone i pogrzebane. Antygona zostanie uwolniona. Powiedziałem, że nie będę się koncentrował na pieśniach chóru, ale... Ta ten piąty Simon, yy, to, to, to pieśń chóru jest takim właśnie promieniem złudnej nadziei. Kreon przejrzał na oczy, rozpoznał, yy, zmienił decyzję. Antygona zostanie uratowana. Cieszymy się. Cieszymy się po to, by dostać tym mocniej między oczy w katastrofie. Dowiemy się, dowiemy się, mianowicie, że oto za późno za późno yy, tutaj znowu bardzo ważną rolę będą odgrywać posłańcy którzy będą informować co działo co się stało oto Antygona powiesiła się na huście ci którzy biegli ją uwolnić nie zdążyli ale do Antygony dostał się Hajmon kiedy nadszedł kreon na czele swojej świty, zrozpaczony hajmon rzucił się z mieczem na ojca. Kreon uciekł. Hajmon przebił się mieczem i stracił życie. Więc mamy już dwie ofiary śmiertelne. Antygone powiesiła się. Hajmona przebił się mieczem. Na wieś o tym Żona kreona, eurydyka, nie wytrzymuje, przeklina kreona i przebija się żelazem, jak to jest napisane czyli przebija się sztyletem. Zostaje sam kreon, przeklęty, złamany, świadomy tego, że sprzeciwił się prawu boskiemu. I został przez za to strasznie ukarany. W eksodosie kur wypowie taką, wyśpiewa taką bardzo ważną kwestię, a wyzwie ten niechybny sąd, kto bogów lwy i wali rząd. Nie da się. Nie da się postawić prawa ludzkiego ponad prawo boskie, twierdzi. Sofokles. Yy, podsumowując, mamy do czynienia z trzema konfliktami tragicznymi w Antygonie. Prawo boskie, prawo ludzkie, jednostka, państwo, prawo uczucia, prawo rozumu. Antygona prezentuje prawo boskie, kron prawo ludzkie. Mówimy, że oboje są bohaterami tragicznymi. Dlaczego? ponieważ Antygona stojąc na straży prawa boskiego musi złamać prawo ludzkie uważa że człowiek jest winien posłuszeństwo Bogu uważa że należy się kierować tym co przyszło z góry to prawo miłości o którym mówi Antygona te bardzo znane słowa współkochać przyszłam nie współnienawidzić Ona zdaje sobie sprawę, że zginie. Tak nawiasem mówiąc, w Antygonie nie ma zbłądzenia, brakuje tego jednego elementu, bo ona od początku zdaje sobie sprawę z konsekwencji, ale nad nią ciąży wina tragiczna, bo wina tragiczna ciąży nad rodem Labdakidów, a ona, jako córka Edypa i Jokasty, jest tą winą tragiczną obciążona. Bohaterem tragicznym jest przecież Kreon. Kreon zbłądził tragicznie w momencie wydania zakazu, grzebania zwłok i podjęcia decyzji, że należy ukarać tych, którzy łamią jego prawo. Jego prawa. On nie zna. Nie zdaje sobie sprawy z więzi łączących go z ofiarą, czyli w tym przypadku z Antygoną. Łamie prawo boskie. Nie można jednocześnie, podkreślam jeszcze raz, żyć zgodnie z prawem ludzkim i z prawem boskim w tej sytuacji. Czyli mamy, proszę Państwa, i winę tragiczną, i w przypadku Kreona jeszcze zbłądzenie tragiczne. Mamy pychę, mamy hybris, która nie pozwoli Kreonowi przyznać się do błędu, wycofać się z podjętej decyzji. Kreon jest władcą. Na nim ciąży obowiązek służenia ludowi i działania w imię interesów państwa. Natomiast no, kończy się to dla niego tragiczne. Postawił dobro państwa ponad jednostkę. Postawił na szale wszystko i stracił, ponieważ bogowie ukarali go za to okrutnie. Ostatnie słowa to definicja tragedii, raz jeszcze, żebyście uświadomili sobie, z czym mieliśmy tutaj do czynienia. Tragedia to gatunek dramatu. Utwór. W którym siłą napędową i motorem wydarzeń jest nieprzezwyciężalny konflikt pomiędzy bohaterem a siłą wyższą. Działania wybitnej jednostki są skazane na niepowodzenie. Jakiejkolwiek decyzji nie podejmie, obróci się to przeciwko niej. Antygona. Wybrała prawo boskie, złamała prawo ludzkie. Gdyby wybrała prawo ludzkie, złamałaby prawo boskie. Podobnie, Kreon. To wszystko jest bardzo, bardzo smutne. A my kończymy nasze spotkanie. Bardzo Wam dziękuję. Tym, którzy wytrzymali 45 minut, tak jakbyśmy lekcję mieli. Trzymajcie się i zapraszam na kolejne filmy, przypominając jednocześnie, zobaczcie proszę film, w którym opowiadam o losach rodu Labdakidów. Mit o Labdakidach, czyli o rodzie Edypa. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.